wylądowaliśmy i próbujemy się wydostać z lotniska. Ale jest tak długie, że już jesteśmy na takiej ścieżce jak tutaj. To jest chyba szósta. Masakra. A teraz coraz bardziej czuję, że jest ciepło. A my jak? W swetrach, no bo w Norwegii jednak zimno. Jesteśmy przy maszynie z biletami. I co? Po angielsku. By Travel Products. To było z powrotem 3 dni, tak? Po wejściu z metra. Klimatycznie, kwiatuszki, to tamto. Aha, a jak ciepłutko, a tak to. Od razu po przyjeździe do Aten wybraliśmy się do Karamandlidika. Jest to sklep i restauracja w jednym, w którym możecie kupić domowe sery, wina produkowane przez tą rodzinną firmę. Wszystko bardzo dobre, świeże i typowo greckie. Nawet ten pan, którego widzicie w tle, na bieżąco robi bułeczki, które piecze w kamiennym piecu. Szotka. Patrzcie, jak fajne krzesło. I nawet wygodne. Bakłażan z cukinią, feta cheese i spicy Cappadocian sauce. Próbujemy. Smakuje? Pycha. Pycha. Jak widać. Jeszcze to zjadła, ale zostawiłam, żeby nie było sobie łakomczów. Daniel zje. Jedzonko numer 2. Smaku przypomina mi trochę zrazy albo relady, jak kto woli, bo tu jest jakiś chyba ogór, właśnie mięsko wołowe, ale strasznie tłuste te ziemniaki, strasznie tłuste to wszystko. I trochę mało słony, mało doprawiony, mało pieprzu, chyba trochę, nie? No ale... Dostaliśmy deserek, próbujemy. Z pomarańcza to jest. Ogór grecki z ziemnikiem. A ja lubię. A jesteśmy już po jedzonku. I deser mi bardzo smakował i ten bakłażan na początku, który mieliśmy. Nawet powiem, że dużo bardziej mi smakował niż to mięsko, chociaż ja lubię mięsko. Ale te po tym mięsie aż tak ciężko na żołądku. Tego tak. Mięska lepiej jednak nie polecamy. No bo dużo... Słone, za dużo, samo mięso. Czy ja wiem, czy takie słone, może nie, ale właśnie samo mięso. Brakowało mi tam jakichś warzywek tłuste. Albo czegoś takiego. No, tłuste strasznie, bo te ziemniaczki, co tam były w kosteczkę pokrojone, no to aż ociekały tłuszczem, więc... Zmieszali wszystkie resztki, podali na tę resztkę. Co kto lubi. Ale wolałam właśnie te warzywa i zobacz, nie było w tym mięsa, a bardziej mi smakował właśnie ten bakłażan z tą cukinią bezmięsny niż danie typowe mięsne. Patrzcie, jaka dziwna akcja. Od sam sufit gratan? Czym gościu handluje? Dużo takich ryneczków jest, gdzie po prostu sprzedają różne stare harupiecie. Spoko. Z tego, co kiedyś słyszałam, to podobno w Atenach jest tak, że jak jest niedokończona budowa, że jakieś pręty wystają, albo okna brakuje, albo coś, to nie muszą płacić jakiegoś podatku. Jestem skłonna uwierzyć, że dalej to funkcjonuje. No bo no, sporo widać takich, co wyglądają, że niby już ktoś mieszka, ale coś tam jeszcze nie do końca jest zrobione. Całe szczęście, że nie wzięliśmy auta z wypożyczalni, bo przez chwilę myśleliśmy nad tym. Nie wiem, że problem z parkingiem. To po mieście też ciężko jechać, no bo strasznie ciasno tutaj jest. Do centrum tak się za bardzo nie wjedzie. Więc i wszędzie z buta jest blisko. Więc to dobrze, mamy tylko te bilety z lotniska. Wzięliśmy na 3 dni. Wszystko porysowane sprayami. Nawet auta. A co jakiś właśnie bus? To cały pomazany. No, ale każde miasto ma jakiś swój klimat.
Tyle tego jest, że w sumie wygląda tak, jakby miało być. Nie? Te graffiti, zobacz. Wszędzie. Patrzysz na Akropolis. Jaka fajna stacja. Jakieś rzeźbione. Dalej jesteśmy na stacji metra. Spoko, że właśnie też tutaj antyki pokazują. Aha, i jak zwykle trzeba odbić bilecik. Za godzinę mamy wejście. Na drzewo? Na drzewo. No to co jest za drzewami, więc jeszcze się musimy tu pokręcić. Pójdziemy może na wzgórze. Niedaleko od Akropolu. Mamy przed nami, ale nasze bilety na Akropol i 6 innych stanowisk jest dopiero od godziny 16, więc mamy wejście 15 minut przed godziną 4 najszybciej. A idziemy teraz na Aeropag, tak? Wzgórze Aeropagu, z którego podobno lepiej widać i Akropol, i zachód słońca, do którego jak widać jeszcze daleko, no ale idziemy. Taki widok na całe Ateny właśnie z Aeropagu. Bilet pokazany i ruszamy na Akropol. Ludzi jak widać nie brakuje. Na Akropolu, a za nami, zobaczcie, przed płot mamy Odeon. Zobaczcie, mamy przed sobą starożytna Grecja na wyciągnięcie ręki. Zawsze taka rozkmina. Jak oni to wnosili, nie? To jest około 160 metrów nad poziomem morza. Przecież te kawały takie wielkie. Jezu. Ale chciałabym się samą myśl, jakbym miała to budować. A jak myślisz, jak oni wnosili te wielkie kawały? Na plecy, na plecach i dawaj. Tak byś też wnosił? Asterix i Obelix pomagali. Jak się nazywał ten, co robił wywar? Panoramix. Panoramixa mieli. Słuchajcie. Pięknie. Te rzeźby już trochę powycierały tam. No, ale po takim czasie myślę, że miały prawo. Idziemy sobie, idziemy na wzgórzu. A to co? Idzi. I to sobie idę. Widzę świątynia Nike. A to proszę co? I od razu lekcje w szkole. Jak to jest styl kolumn? Joński, koryński czy do... Oczywiście, że joński, bo ma te ślimaki. No, nauka nie poszła w las, nie poszła. Nie wiem, ile tu zeszło, nie wziąłem zegarka, ale około godziny, tak myślę, można, nie, która jest godzina? Nie widzę. 16:35. No to 45 minut. Jeśli ktoś jest przewodnikiem, to wiadomo, trochę zejdzie, bo będzie opowiadać o każdej rzeczy. Tam po prostu popatrzyliśmy. I idziemy. Thank you.
siedzimy sobie naprzeciwko praktycznie Akropolu. Teraz zachód słońca i podziwiamy. Tam na tej... Gdzie jest ta góra? Tam jest górka, która podobno jest polecana, żeby grać Akropol. Byliśmy na niej wcześniej, zanim mieliśmy godzinę na Akropolu. Nie bez spoko widok, ale ten chyba lepszy stąd. Jesteśmy właśnie przed pomnikiem Philippa Paula. Widok. Oczywiście Akropol i całe miasto. A z drugiej strony, jak widać, morze. Spore są te Ateny, zobaczcie, jak się patrzę w koło. Masakra, dużo większe niż Oslo. Powiem wam, że dla tych, co lubią dużo chodzić, to Ateny to będzie idealne miejsce, bo na pierwszą wycieczkę jest tyle tras, zwłaszcza tutaj wokół Akropolu, że masakra. I przede wszystkim weźcie sobie chociaż jedną parę, nawet jeśli jest to lato, jedną parę Adidasów, bo no, dochodzą macie takie ścieżki z kamieni, tak, to są spoko, są dosyć małe. A czasem taka droga jest nieciekawa do chodzenia, więc dobrze mieć poza jakimiś sandałami, klapkami, jedne pełne buty, w których jednak ta stopa jest trochę bardziej stabilna. Idę sobie górą, idę, a tu co? Jeden żółw, drugi żółw. Jest tu ich pełno. Myślałam, się czai jakieś zwierzę większe w krzakach, bo tak hałasowało. A tu nagle wychodzi taki pan żółwik. Takie tam jaj, Akropol. Jutro z Danielem idziemy na nurkowanie do 8 metrów. Ja mam trochę stres mimo wszystko, bo nigdy nie nurkowałam. Jak myślę, że cała ta aparatura jest i ta butla, to i tak nie wiem, czuję, że nie umiem oddychać wtedy. Pan gdzie biegnie? Dotarliśmy na nasze nurkowanie. Z nami Piesio, nurkowacz numer jeden, nurek. A my dobiegliśmy jakoś i czekamy. Zaraz będziemy mieć tu rozmowę i będziemy się szykować. Jesteśmy podczas szkolenia. Oglądaliśmy kilka fot. Jakie fajne jest to życie pod wodą. Teraz wypełniamy, czy jesteśmy chorzy i tak dalej. I formularz o ryzyku. No zobaczymy. Gdzie git?
moi. Mamy radę. Brawo. Pozytywne myślenie jest najważniejsze. Jesteśmy właśnie w tawernie polecanej przez Janusza, naszego instruktora do nurkowania. Patrzcie, jak jest pięknie, nawet wstanę. Sieczkamy jedzonko, jesteśmy taką przystawkę, zaraz ją wciągnę, zanim Dania dostupie. Talerz z owocami morza na dwie osoby, więc jak widzicie, całkiem sporo. A tu dla jednej osoby, jako danie musaka. No, na moje to jest bardzo duże. Jak ręka jest takie tak grube. Niam, 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 zjemy. Tak sobie standardowo w Grecji deserek. Wcześniej było tu coś mocniejszego, ale ja nie chciałam, Daniel wypił, bo nie przypadam za alkohol. Wolę takie słodkości. O, jak się zjewa dzieciakowi. Kici, ty tu masz dobrą miejscówkę, tak? Daj mi się. Chciałam tylko powiedzieć, że ci daję jedzenie, a ty mnie tak potraktowałeś, bo nic nie mam. Tak jesteś. Co za bandyta. My już po nurkowaniu. Było super. Ja na początku no miałam stres i się bałam. Ale jak Janusz tak tłumaczył, że czy popróbujemy, najpierw w wodzie takiej płytkiej, właśnie, żeby tam poddychać chwilę i wynurzyć głowę od razu i tak dalej, no to było lepiej. Ale na początku nie mogłam opanować się tej maski, jakby woda mi trochę wchodziła, już tam miałam panikę, że tu widziałam wodę. Maskę. I musiałam ciągle nosem wypychać tą wodę i przez to miałam ciągle, byłam skupiona na tym, a potem Janusz mówi, że coś jest nie tak, żebym spróbowała inną maskę. Jak spróbowałam inną maskę, to już było ok, dopiero wtedy mogłam się tak zrelaksować pod tą wodą i rzeczywiście patrzeć na te rybki i na ten podwodny świat. No, Daniel już się zastanawia, żeby zrobić sobie kurs, więc jak Daniel będzie chciał, to ja też będę musiała. Będę musiała, no fajnie jest pod tą wodą, tylko właśnie no, ta maska mnie denerwowała. Dopiero potem jak ogarnam, no to pewnie też zrobię w razie W. W razie W. Ale ogólnie fajna zabawa, fajna sprawa. No, polecamy każdemu. Coś ciekawego. Nawet tak raz spróbować, czy zobaczyć. Szkoda, że nie było żadnych zwierzątek, delfinów, foki, albo coś. No ale to wiesz, to specjalnie tak, żebyś miał wszystko od razu na tacy, tylko żebyś robił kurs. No, to trzeba głębiej, trochę dalej. No, bardzo polecamy. Zwłaszcza, że instruktor w języku polskim, więc to też spore ułatwienie. To idziemy, idziemy. Tak, nigdy nic. A tu zobaczcie, Uniwersytet Ateński. Tak, ładnie. Akropol podkreślony, podświetlony wieczorem. Tu Agora. A tu widzę już inny styl, to nie jest joński. Teraz pytanie, korycki czy dorycki?
Pomimo tego, że ciemno, coś widać. Zobaczcie, jak ciasno. No nie przejdę. Przejdziesz. Ale boczkiem. Na wciągniętym brzuszku. Patrzcie, każdy metr w Atenach. To jest takie mini muzeum. Tu na przykład mamy ruiny. Zobaczymy z góry, co jest. Proszę, to jest nawet zamknięte, że już nie można chodzić. Masakra, co? I co, to już był dach? Czy to była jakaś... A to rura jakaś, zobacz. Tam woda jest w środku. Jakiś kanał ściekowy? To się nawet pasowuje w taki grecki klimat. Nawet metro jest całe graffiti. Na zewnątrz i w środku. Właśnie na rynek centralny. Do kolejnego punktu z naszego biletu. On właśnie nazywał 6 miejsc archeologicznych plus wejście na Akropol. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie jest świątynia Zeusa. A tam, jak widać, coś remontują. I wszystko na wyciągnięcie ręki. Tu są ruiny. Pułk Hadriana i Akropol. Jak widzicie, jest za mną stadion, na którym ponad 100 lat temu odbyła się pierwsza nowożytna olimpiada. Idziemy zobaczyć.
Idziemy właśnie do Parku Narodowego w Atenach. Jest końcówka października, tak grzeje. Fajnie wejść do takiego parku. I podobno jest bardzo ładny, a można nawet w nim spotkać latające papugi kolorowe, więc super. Jest małe jeziorko z kaczuszkami. Jest mini zoo, do którego pójdziemy. Będą kaczki z bliska. Jak zwykle Daniel straszy wszystkie zwierzątka. Mam nadzieję, że znajdę jakąś papuszkę, bo jedyną jaką widziałam w Atenach to była taka jedna nimfa przed sklepem w Katce. A tutaj ktoś pisał, że można spotkać papuszki, które latają właśnie luzem w ogrodzie, więc ciągle mam nadzieję. Idziemy do Akropolis Muzeum. Woda miała być byle jaka. Chmurki, jak są 19 stopni, a jest bezchmurnie i bardzo cieplutko. Jeśli ktoś nie chce wchodzić do środka i kupować biletu, to może przyjść tu i zobaczyć, jak kiedyś wyglądało tu miasto. Zobaczcie, był sandał i niebieski kolor wykorzystany w rzeźbie, ale to jest wszystko ładne. Wam, że ogólnie nie przypadam za chodzeniem po muzeach, ale wydaje mi się, że takiego muzeum jak tutaj warto przejść, by jednak widzieć tą kolebkę ludzkości, tej sztuki, którą zrobili, i te rzeźby. Jak sobie człowiek pomyśli, że to ma tyle lat, to tam jest masakra. Pogoda super trafiła. Kto by pomyślał, że praktycznie koniec października, a to tak pięknie. A niestety niedługo wracamy do Norwegii. Aż normalnie depresja ma samą myśl. Hello, jesteśmy na Kalamaki Beach. I wybaczcie, praktycznie zaraz listopad, a tu ludzie się opalają. Szkoda, że właśnie u nas nie ma takiego klimatu w Norwegii.
się widzimy sobie właśnie na plaży, wolę taka se. A co chwilę wchodzą właśnie albo jacyś sklepikarze i oferują swoje produkty, albo panie, które robią masaż. Można, można, ale chętnych nie brakuje na zakup takich usług. Właśnie trafiliśmy na konwój weselny. I w sumie jest tak jak w Polsce, każdy trąbi, ma awaryjny, wstążeczki palne. Nice! Jesteśmy w Oparis, z 500 metrów od plaży. Zobaczymy co mam do jedzonka. Możemy powiedzieć, że bardziej smakuje czerwone niż różowe, bo czerwone jest takie ani nie cierpkie, takie półsłodkie, a to jest takie słaby smak ma. Więc bardzo dobre domowe wina mają w tej knajpce, polecamy. Hello, dzisiaj zabieram was do jeziora oddalonego o około 20 km od centrum Aten. Jezioro jest bardzo popularne ze względu na swoje lecznicze właściwości dotyczące mięśni oraz chorób skóry. Tak więc zobaczymy. Dodatkowo są tu rybki karp, typu karp, garna rufa, które podgryzają martwą skórę, więc po tym chodzeniu po Atenach będą miały co obgryzać. Idziemy. Wyglądają następująco. Z weekendu jest trochę drożej, 19 euro. A w poniedziałek do piątku? Chyba 16. No jesteś w poniedziałek, więc nice. Robię teraz test, czy ryby zaczną jeść moją skórę. Zobaczcie, jak jest w wodzie. Rybek. A na jakoś pływa, tu pływa, ta ładnie już na mnie czeka. Zobaczymy. Czy nie dosięgnę? Nie dosięgnę tu. Nie zobaczymy. Trochę się boję tych rybek, no ale próbujemy. Ale moja dusza, wszystkie ryby z jeziora do mnie idą. Ale tak nie trzeba. Ja chciałabym tylko sumie te rybek, ale zobaczcie. On też jest pełno. No aż tak się nie może być po tych kilometrach za tym. O! Wszystkie idą do mnie. To jest taki wilgota, mam dość. Kończymy naszą wizytę nad jeziorem. Mniej więcej 3 godziny tu byliśmy. I co? Mi się najbardziej podobały te rybki. Tak fajnie. Na początku miałam takie dziwne uczucia, jak zaczęłam je gryźć. Takie... A potem sama wchodziłam, że mnie gryzły wszędzie. No tak więc polecam się tu wybrać. Zawsze, że fajnie się można położyć na słoneczku. Wskoczyć do wody, która jest na pewno cieplejsza niż morze. Więc same plusy i do tego woda lecznicza. Tak więc pa, pa. Hello. Jesteśmy właśnie w Atenach na placu Syntagma. Znajduje się tu klub nieznanego żołnierza, który jest ogólnie dla wszystkich Greków poległych w różnych konfliktach i bitwach.
i codziennie co godzinę jest zmiana warty, jednak tylko w niedzielę o godzinie 11 jest uroczysta zmiana warty. Jak widzicie, jest pełno ludzi, którzy czekają, a jeszcze pół godziny do tej parady.